Panie wicepremierze Kaczyński, pani marszałek, Wysoka Izbo. Jeżeli naprawdę zależy wam na nowelizacji budżetu, dobrej nowelizacji budżetu, to może najwyższa pora zostawić w spokoju spółki Skarbu Państwa. Kiedy zamierzacie skończyć z programem Rodzina PiS-u na swoim i nieudolnym zarządzaniem przedsiębiorstwami? Przypomnę, że od kiedy działa Ministerstwo Aktywów Państwowych, wartość największych państwowych spółek spadła o 22%, czyli 57 miliardów złotych. 57 miliardów złotych, to jest połowa tego, co w tym roku wydamy na służbę zdrowia. A to tylko straty do czasów pandemii, bo to kolejne 5 miliardów złotych w dół. A mówię tylko o spółkach notowanych na giełdzie. A przecież w całym kraju są jeszcze tysiące państwowych instytucji, tak samo nieudolnie zarządzanych i przynoszących straty tylko dlatego, że ktoś należy do jedynie słusznej partii. 62 miliardy złotych strat. Po to, żebyście mogli wypłacać sobie menedżerskie pensje. Odpuśćcie sobie. Nie znacie się na ekonomii, a społeczeństwo płaci za to coraz więcej. Pani poseł Paulina Hennig-Kloska, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę.